Witam, to Magda i kolejne proste, smaczne i szybkie w przygotowaniu danie. Dzisiaj pyszne, wilgotne brownie. 5 minut pracy, bez jajek, bez mąki, bez cukru. I jeśli lubisz mocno czekoladowe desery, to dzisiejsza propozycja przypadnie Ci do smaku. Jeśli przepis Ci się podoba, wciśnij kciuk w górę, żeby algorytm polecił go większej ilości osób, a ja z kolei będę wiedziała, że podobają Ci się takie przepisy i łatwiej będzie mi je na przyszłość planować. No i zasubskrybuj kanał, by mieć dostęp do nowości, dodaję je co tydzień, więc wciśnij dzwoneczek obok subskrypcji, żeby otrzymać powiadomienie o nowych filmach. Ciasto jest bogate w smaku, bardzo czekoladowe, lekko wilgotne, w punkt słodkie i rozpływa się w ustach. Super do popołudniowej kawy czy herbaty lub na deser po lżejszym obiedzie. No a przy tym jest banalnie proste i dosłownie z 4 składników. To co, zaczynamy? Przepis pisany jest składniki jak zawsze na www.skutecznie.tv, a ja zapraszam do kuchni. Zaczynam od bananów. 3 dojrzałe banany obieram, przekładam do miski i starannie rozgniatam widelcem. Jeśli są bardzo dojrzałe, takie wręcz przejrzałe, to rozgniatanie idzie raz, dwa. Jeśli są po prostu takie dojrzałe, to chwilkę to potrwa, ale jak widzicie, po rozgnieceniu stają się takie półpłynne. Teraz dokładam tutaj 3 łyżki ciemnego, mocnego kakao, szczypta soli dla podkręcenia słodyczy i z grubsza mieszam dokładnie do połączenia składników. Ja mieszam to na tym etapie, żeby to kakao połączyło się z bananami i nie pruszyło później. I teraz dokładam tu masło orzechowe, 120 gramów, więc sobie od razu zważę. To będą takie 3-4 czubate łyżki i ja biorę masło z kawałkami orzeszków. Możecie wziąć też to gładkie, ale to z kawałkami orzeszków mam wrażenie, że jest smaczniejsze w tym cieście. Starannie mieszam do połączenia składników na taką przyjemną, gęstą, czekoladową masę. No i gotowe. Natłuszczam niewielkie naczynie żaroodporne lub wykładam je papierem do pieczenia i ja mocno rekomenduję tutaj wyłożenie papierem do pieczenia, dlatego że to ciasto będzie wilgotne i po upieczeniu dużo łatwiej będzie je wyjąć. Dlatego ja natłuszczam naczynie, wykładam papierem, ten papier też lekko natłuszczam i mam to wielokrotnie sprawdzone. Polecam właśnie tę metodę. I do tak przygotowanej formy przekładam masę, wyrównuję i pachnie i wygląda przepięknie. I z wierzchu posypuję to groszkami czekoladowymi lub z grubsza posiekaną ciemną czekoladą. Jeśli chodzi o ilość, to tak na oko. Ja tak mniej więcej jedną łyżkę czekolady, czyli kilka kostek czekolady ciemnej bym wzięła i bym ją posiekała nożem na desce. W przypadku groszków po prostu je rozkładam. Jeśli chodzi o podmianę na czekoladę mleczną, to jak najbardziej można, ale mam wrażenie, że z ciemną czekoladą ten deser jest taki bardziej szlachetny, no i nam bardziej smakuje. Tak to wygląda. No i wstawiam do pieczenia. Piekę we frytownicy na gorące powietrze lub w piekarniku. Jeśli we frytownicy, to 160 stopni Celsjusza, 20-25 minut i mniejszy termoobieg. Ja na początku zwykle ustawiam 20 minut, potem dodaję na końcówkę 5, jeśli trzeba, więc łącznie 25 minut. A w piekarniku 180 stopni Celsjusza, 25 minut grzanie góra-dół. Upieczony wyjmuję i zostawiam aż ostygnie. Ono na tym etapie jest bardzo delikatne, więc jeszcze nie wyjmuję. Zobaczcie, tak poruszam papierem, widać, że jest jeszcze mięciutkie. Więc daję mu kilka minut w naczyniu, po czym przekładam na rażkę, by stygnąc odparowało, ale z formy wyjmuję z pomocą łopatki, żeby nie przerwać tego ciasta. Zostawiam na rażce do odparowania. No i to już przystygło. Zobaczcie, ładnie zesztywniało, troszkę siadło. Jest zdecydowanie gotowe. Można od razu kroić i podawać. Albo jeśli tak jak ja zrobicie je z wyprzedzeniem, po prostu włożyć do pojemnika i wstawić do lodówki lub odstawić gdzieś w temperaturze pokojowej do chwili, kiedy będzie gotowe do krojenia i będę chciała je podać. Ciasto jest super do kawy, herbaty czy na poczęstunek niespodziewanych gości, bo jak sami widzieliście, robi się je szybciutko i jest banalnie proste. Jest świetne także wtedy, gdy dzieci bądź młodzież nieoczekiwanie dopadnie ochota na coś słodkiego i wtedy takie ciasto jest jak znalazł. U mnie dziś jako deser po lekkim obiedzie i w tej roli też odnajduje się doskonale. Kroję w dowolnej wielkości kawałki, u mnie takie. Układam jakoś ładnie na talerzyku, przypruszam kakao i można się częstować. No to kosztujemy. Bogate, wilgotne, takie pełne w smaku, bez cukru, a jednak w punkt słodkie. No z przekonaniem polecam, szczególnie, że jest takie banalnie proste i rzeczywiście można je zrobić z wyprzedzeniem, a potem tylko pokroić i podać. Jak widzicie, ja bardzo często piekę ciasta we frytownicy, więc jeśli interesują Cię tego typu przepisy, to daj mi znać w komentarzu poniżej lub skorzystaj z linku, który wstawiam pod filmem. Jeśli zainteresowanie będzie duże, to z pewnością coś interesującego dla Was przygotuję. Mam nadzieję, że przepis się przyda i że z niego skorzystasz. Przepis pisany, składniki i precyzyjny opis, jak zawsze na blogu skutecznie.tv. Link jak zawsze w informacjach pod filmem, tak jak i lista składników. Jeśli lubisz szybkie ciasta, zerknij też na kokosową stracciatelle, super do popołudniowej kawy i bez pieczenia. No i dziękuję za uwagę, za doglądanie do końca. Przypominam o subskrypcji kanału, a subskrybującym dziękuję za wsparcie. Przepysznych czekoladowych deserów Wam życzę, smacznego i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa, pa!